Myśmy tylko zdiagnozowali, że tam masz EGR uszkodzony. Coś się dzieje z EGR. Bo podłączyliśmy komputer i wyskakuje, że błąd EGR. Pamiętaj o tym, że może być to instalacja uszkodzona, może być to zawieszony sam EGR, milion innych rzeczy. Ty już przed szereg wybiegłeś, kupiłeś nowy EGR. I teraz moje pytanie jest takie, czy wymieniamy po prostu w ciemno stary na nowy i do widzenia i tylko bierzemy za wymianę, czy diagnozujemy jeszcze? Wiesz co, no wymienić, bo jest. Wymienić, bo jest. Skasować i zobaczyć, przejechać kawałek. Czyli jeżeli wyskoczy znowu błąd czy coś, to pamiętaj, żeby nie było później pretensji. Tak jest. No. Super. Chyba, że wiesz, no, chyba, że coś tam zauważysz. Nie, no, jeżeli je zauważę na oczy, że wiesz, przewód jest trzaśnięty czy coś, no to ci od razu zadzwonię i cię poinformuję. Ale wiesz, nie będziemy na razie diagnozować tego, tylko po prostu go wymieniamy. Skasujesz, zobaczysz. Tak, chyba, że coś zobaczysz po drodze. Okej, okay. Nie, no, jeżeli zauważę po drodze, to wiadomo. Podłączę teraz kompa, zobaczę, bo to wiesz, trochę jeździłem na tym, nie? Czy coś tam wyszło innego. Dobra, no to już wszystko wiemy. To kluczyk mam, działam, dzisiaj ci zadzwonię. Dobra. I tyle. Witam serdecznie. Następna naprawa. Co mam? Opel. To jest jaki Opel? On już u nas gościł. Słuchajcie, idę podejść, bo nie wiem, czy to Viano, Vivano. O, Movano. O, jeszcze lepiej, Movano. On już u nas gościł na kanale. Ten tutaj Opelek, który pali kilka kropelek. Vivaro. Vivaro? Vivaro, Vivaro. Dobra, słuchajcie. Opel Vivaro ma błąd. Jaki? Jak podłączyliśmy komputer, interfejs, no to wyskoczył nam błąd tego typu, że nie tak, że chodzę sobie w koło, bo tak lubię, tylko idę po części. Wyskoczył nam błąd tego typu EGR. Słuchajcie, tutaj wam puszczę oczywiście teraz, w tym momencie, rozmowę z klientem, właścicielem tego pojazdu, że nie jest to powiedziane, że to już EGR jest uszkodzony. Może być instalacja uszkodzona, może być wszystko uszkodzone, tak? Nie jest powiedziane wcale, że EGR. Jakbyśmy tylko powiedzieli, że jest problem, że jest tylko problem z EGR-em, to co właściciel zrobił? Od razu poleciał i kupił sobie EGR. Dlatego moje pytanie było takie przed kamerą, żeby mieć podkładkę, że jeżeli to nie jest EGR uszkodzony, tylko na przykład instalacja czy coś takiego, żeby nie miał do nas pretensji. Dobra, co właściciel sobie zakupił? Już wam pokazuję. Już wam pięknie pokazuję. Zakupił sobie coś takiego. O, o takich numerach. Cyk, pyk. Mamy uszczelki. EGR. Dobrze. Mamy sam. Czekaj, bo tego nie rozumiem. Zobaczmy to. Wyciągnę ci z tego. Wyciągnę, proszę cię. No jest. Jest nasz EGR, tylko że wtyczkę włożyli gdzieś tam daleko, o tu włożyli wtyczkę, tutaj mamy zawór EGR, tak, tu jest silnik z tej strony, a taka rzecz, do wymiany, no okej, okay, my wymienimy, jak już wspomniałem, jeżeli się okaże, że to nie wina tego urządzenia, to żeby nie było do nas pretensji, dlatego pytałem się, czy diagnozujemy tą usterkę. Marcin tutaj teraz oświetlenie jeszcze zamontuje. Słuchajcie, co zrobimy? O, to jest... Pamiętacie? Pamiętacie? Skrzynia, tak? Tu była skrzynia robiona? Tak. Coś jeszcze, Marcin, było robione? Rozrząd? Rozrząd, skrzynia, coś takiego tu było robione. Możecie się cofnąć kilka odcinków. Nie. Nie? Nie, rozrządu nie robiliśmy, to tylko skrzynię robiliśmy chyba. Skrzynia, wymiana filtrów oleju było chyba. Aha. Tak, bo on te dawał ten taki, ten ciemniejszy tak, olej. Tak. To jest ten, wiecie, niby przepracowany olej, niby. Dobra, demontujemy to wszystko, dostaniemy się do EGR-u. No i co? Ja wam pokażę od podstaw, jak sobie to, że tak powiem, wymienić w razie W. Ja jeszcze raz podepnę komputer, zobaczymy, jaki dokładnie tam błąd jest tego EGR-u. Na pewno po odpaleniu auta świeci, miga sprężynka. Taka, wiecie, od świec żarowych. No i... Podpinamy. Weźmiesz? To co? Podepniemy sobie tym sprzętem. Nie, tamtym podepniemy. Zobaczymy tamten. Jeszcze nie mogę wam zrobić recenzji co do lunch'a, dlatego że dopiero się go uczymy. Powiem wprost. Mało tego. Nie dość, że się go dopiero uczymy. Ty co? To prosili, żeby zrobić recenzję na
10, 11 grudnia, bo coś szykują dla Was. Nie wiem co, nie wiem o co chodzi. Ja już błąd mam odczytany. Możecie sobie zobaczyć, co tutaj mamy. O ile to tak sobie będę mógł przybliżyć. Czyli błąd P180C09. Wysoki prąd w obwodzie czujnika zaworu recyrkulacji spalin. Dobieramy się do niego i działamy. Czym pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry. Zostałem do Państwa w sprawie Hyundai'a. Przyjadę w tygodniu, żeby tam popatrzeć, bo tam klekoczę trochę, żeby posłuchać. Bo z Wrocka jestem. Po prostu, bo mechanik mówi, żeby jeździć, obserwować, ale tak oglądam Was już od dawna. I mówię, kurczę, zrobię te 50-60 km, bo wolę przyjechać do kogoś, kto mu się tym zainteresuje, a nie powie, żeby obserwować. Nie, nie, dobra, to zrobimy inaczej. Coś stuka, tak? Ale w znaczy, silniku, czy gdzie? Znaczy ogólnie, no on powiedział, że zawory deregulacji. Tylko, że w tym Hyundai'u, z tego co ja tam słyszałem, to są te płytkowe, czyli tam... Jak zadzwoniłem do Asa Hyundai'a, to mi krzyknęli 3,5 tysiąca za zrobienie tego. Mhm. I pytanie jest takie, czy to, czy jeszcze coś jeszcze, nie? No dobrze, jeden z widzów przyjechał z problemem w aucie, pomożemy chłopakowi, nie ma problemu, umówiliśmy się już co do terminu, także będziecie mieli następny odcinek. To była Kia czy Hyundai? Hyundai. Hyundai, no będzie z Hyundai. Dobra, wracamy do Movano. Movano czy co to jest? Dobra, nieważne, do Opla wracamy. Słuchajcie, tu Vivaro, dobra. Tutaj mamy oczywiście ten zawór EGR, tu o się znajduje, o tu stuknę w niego. Teraz przyjrzyjcie się. Ja was tak zrobię. O, przyjrzyjcie się, jak on wygląda tutaj. Tak? Cyk. O, będzie ciężko. Dobra, ja go oczywiście wyjmę, to wam jeszcze pokażę. Ale przyjrzyjcie się już na samym wstępie. I teraz przyjrzyjcie się na ten nowy, który dostarczony został. Coś mi tu nie gra. A wam? Nie gra mi. To nie jest raczej do tego pojazdu. Lubię takie akcje. Dlatego, że to nie ja załatwiałem, ja za to nie odpowiadam, a podnośnik zajęty, czyli będzie trzeba drogiego pana obciążyć za podnośnik. Dobra, żeby nie być na razie, wiecie, już takim cwaniaczkiem, wyjmijmy tamten i zobaczmy, czy tamten naprawdę różni się od tego, bo to wiecie, silnik jak się różni tu w tym miejscu, to jeszcze pół biedy. Najważniejsze, żeby wtyczki i to wszystko działało, tak? Ale widzę po samym silniku, że on się bardzo mocno różni, ale też widzę po przykręceniu tutaj tych śrub, że tamten jest na 4, a ten jest tylko na 3, więc już jest inny. No dobra, jak się okaże, że jest inny, dzwonimy do właściciela, bo to on sobie zamówił ten sprzęt. No i pan właściciel pojazdu, nie dość, że będzie musiał organizować na CITO nowe, to nie chodzi o to, że mnie to wnerwia, że wiecie, że ktoś sobie załatwia swoje części, jak najbardziej. Bardzo fajnie, mile wskazane, żeby załatwiał swoje części. Bo przynajmniej mam święty spokój, a nie jak z tym kolektorem do Audi, że to ja musiałem biegać później i go reklamować i tak dalej. Więc auto będzie stało na podnośniku, godziny lecą, no ktoś musi za to zapłacić, prawda? Okej, działamy. Jak ja mam tam dziesiątkę kręcić? No, to chyba szybciej by było i lepiej kolektor. No, zdecydowanie. Ale by ułatwiło życie. Ułatwiłoby, no. A czego ty szukasz? Ja czego szukam? Nie, ja wykręcam śrubę. Ja ci zostawię tą czwartą do wykręcenia. Ciekawe, jak ty ją wykręcisz. Trzecia. A co, to na cztery jest? Tak. Czwarta z tej strony. No. Powaliłem? No. O kurde. Wow. Ukręci się. No, ukręcę. Dziękuję. No to
fajnie. Subcio. Po prostu subcio. Morda do osiągnięcia. Mhm. Nie ma innej opcji. Trzeba będzie rozwiercać. Ja pierdykam, co za... Jak to powiedział? Nie ukręci się. Nie, co ty, nie ukręci się. No, tak jak już widzieliście, piękny ambaras się zrobił. Czyli urwała się oczywiście śruba. Standard. W tych Egierach się te śruby po prostu urywają. Tam jest aluminium. Tu jest stal, utleniło się i śruby się urywają. Co teraz? Miało być tanio, a będzie drogo. Żeby się tam dostać, całą tą podstawę wykręcić, położyć sobie na stół, rozwiercić. Dobra, bierzemy się i działamy. Dalej twardo. Mamy zielone światło, właściciel. A mówiłem, żeby było śmiesznie. Właściciel się oczywiście zgodził na tą naprawę. A żeby było śmiesznie, jak żeśmy się umawiali na naprawę, mówiłem do właściciela. A jak się śruba urwie, to wiecie jak to było. Ho, 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 nie urwie się. No, absolutnie to się nie urwie. Nie, wcale. No i właściciel mówi, kurde, żebym wiedział, że się urwie, to na razie tego nie robił. No cóż, się urwało, to trzeba teraz to zrobić. Widzę podstawę. Widzę śruby do podstawy. Ja pierdzielę. Widzisz je? Ale rozruchanie. Tu masz jedną. No, można by jakoś wyciągnąć go, ale to chyba górą tylko. O. No, górą znowu będzie musiał, kurde, opuszczać się. No. Widzisz ją? Tu? W podstawie? No. A tu są dwie. Jedna na dole, druga wyżej. Widzi? Widzi. Widzi. I to trzeba odkręcić i z całym EGR-em się wynurzyć. Więc proponuję na dół i także znowu, żeby wyciągnąć rozrusznik. Dobra, na pewno nie wyjdzie? Co? Rozruch? No. Nie. Nie, bo masz podstawę filtra oleju. Jedna śruba będzie miała problemy z wykręceniem, bo jest pod przewodami gumowymi. No. Może mi się uda je jakoś... Będzie trzeba je do góry. A właśnie, ale one są tak naprężone, jak wiesz. I nie damy sobie tak do góry. I taka prosta czynność. Wyciągnie pan EGR, wyczyści go pan, włoży pan z powrotem i na razie. Tak jest. A łyżka na to nie będzie. Tak, proszę pana, już tak robię. Jedna śruba pójdzie, druga pójdzie, trzecia pójdzie. Dobra, tędy też nie wyjdziemy. Musisz się obrócić chyba. Nic mi nie da to obrót. Nie obrócę się. Okej. Okay. Mamy to. Co by nie było? Co by nie było, teraz najpiękniejsza rzecz. Nie mamy takiego EGR-a, kurde. To raz. Dwa. Trzeba byłoby sprawdzić, czy on działa. Ale właściciel powiedział, że tylko wymieniamy. Nic nie diagnozujemy. To raz. Dwa. Tam to trzeba rozwiercać. Coś pięknego. A jak się okaże, że to tylko przewód, no to gość będzie tyle pieniędzy w plecy, że hej. Bo przecież zamiast najpierw zdiagnozować, co się dzieje, no, bo to różnie bywa, tak? To może być tylko przewód, nic więcej. Zamiast to zdiagnozować, nie, wymieniamy. No dobra. Potrzebuję. No. Dobra. No. No hejo.
Naprawdę powiem ci, to wcale nie jest jakieś zabite. Okej, okay, no jest tam trochę tego, ale trochę. Żeby jego wykręcić, no to niestety nie było takie proste. No i mówię do właściciela, że może wszystko się wydarzyć. A co tu się wydarzy, wykręca się i tyle. No tak, pewnie, że tak. Więc tak, jedna śruba urwana, druga śruba urwana i trzecia śruba urwana. Nic więcej się takiego nie wydarzyło. Do wszystkiego trzeba wyciągnąć. To teraz nie będę zmieniał. No fajnie się nim jeździ, nie? Dobra. Dobra. Żona tam już dała mu z tego. 99%, że teraz będzie dzwonił do pana, nie? O, no. Dobra. Niech pan teraz nie podchodzi, bo jak to strzeli, dobra, to panu kurde w głowę spali. Nie mogę za mocno podżać, bo to jest aluminium. Aluminium zaraz spłynie. Ja pierdolę, jak to się trzyma. No dobra. Jedno mamy. No. To się nazywa spory. Ale się zapieszczyłem. I kosztuje 55 zł. Gdzie? No to zamawiaj to. To ja cały dzień straciłem.
Po prostu nie wierzę. Nie wierzę, że ty pozwoliłeś mi stracić cały dzień na to. Krzysiek, pytałem się, co numery, powiedziałeś, że nie ma. Nie widziałem. To brudny jest, co nie? Też łamany? Oczywiście. Tylko która to jest? Czekaj. Nie, tu nie ma. Poczekaj. No tak jest. No tu. Aha. Zobaczcie, moi drodzy, pokaż to do kamery. Marcin szuka oczywiście tej podstawy, tak? To jak to się nazywa? Wspornik EGR. Dobra, nie będzie wspornik, podstawa, cokolwiek. Przyjrzyjcie się teraz. Tutaj jest. Znalazł. Tak, przybliż, ładnie. Tutaj macie też śrubę ułamaną, widzicie? W tym miejscu. Czyli to jest miejsce. Czekaj, jak to masz? Tak masz, tak? No. O, to jest to miejsce. To tutaj. Także co mi po tym, żeby kurde mole były z następnymi śrubami? Ja swoje przewiercę, przegwintuję, została ostatnia tylko do zrobienia. Szukaj dalej. Powodzenia, one wszystkie pękają. Dlatego to powinno w hurtowniach leżeć. Kurde, na półce, tak. Na półce i kosztować maksymalnie 100 zł. Dobrze, moi drodzy, oczywiście ta podstawa tego EGR-u do tego opla hopla została tutaj wyczyszczona, przygotowana. EGR mamy nowy, klient dostarczył nam nowy już EGR. Jest tu szczelka EGR, no powiem wam, tej firmy wygląda tak sobie, tak se sobie trochę wygląda, aczkolwiek no co mogę powiedzieć. Pokażę wam, jaka jest różnica między nowym tym, a oryginałem. No, to musi się wypakować. Dobra. To jest oryginał. Nie, przepraszam, to jest zamiennik. To jest oryginał. O. Tak trochę, tak jakoś inaczej to wygląda. Prawda? No dobra. Tak czy tak, mamy to. Zakładamy nowy. No i zobaczymy, czy to zadziała. Ja biorę i montuję. Witam. Założone EGR, wszystko zmontowane. Jak możecie zauważyć, jestem na dole. Ten srebrny, świecący, to jest EGR. Zawór EGR. Coś tu wam nie pasuje? No mi bardzo. Tu wezmę tarkę, to wam pokażę. Proszę bardzo. Zobaczcie, gdzie jest wtyczka. Widzicie? To jest wszystko skręcone ładnie. A gdzie jest wtyczka? Wtyczka idzie ku dołowi. Tu mam stary EGR. Chcę zobaczyć, czy on w ogóle funkcjonuje. Ten stary EGR ma oczywiście wtyczkę krótszą i bardzo dobrze, że ma krótszą, dlatego że on idzie tak fizycznie, wtyczką do góry. Tamtego nie mogę sobie obrócić, dlatego że tutaj otwory na śruby nie będą pasowały, to raz, a dwa, to wcięcie tutaj, to okno też nie będzie pasowało. Jest po prostu jakiś inny EGR załatwiony, który oczywiście nie pasuje znowu do tego pojazdu. Dobra. Opel. Co niby pali kilka kropel, poskładany. Mamy to wszystko poskładane, tego EGR-a, to wszystko odpalamy. Zobaczmy, czy błąd już nie powróci. No dobrze, Opel śmiga, pracuje. Przejechaliśmy się. I żadnych błędów nie ma. Jak długo? Nie wiem. Nie wiem, lecz się domyślam. Patrząc na tego EGR-a, który tutaj został dostarczony przez właściciela i on tak pasuje cudownie, jak pasuje, no to myślę, że może być problem z tym, żeby on długo działał. Dobrze, co do tego opla jeszcze, moi drodzy, na samo zakończenie. Słuchajcie, to, że to nie jest ten EGR, no to wam już pokazałem, tak? One się różnią oczywiście tą wtyczką, a dokładnie silnik jest obrócony w lewo albo w prawo. Tak to, że tak powiem, po chłopsku wam powiem, że ta wtyczka jest ku dołowi lub ku górze. No i oczywiście ten EGR nie jest odpowiedni do tego pojazdu. Dlaczego go założyłem, dlaczego nie wymieniłem na inny? Słuchajcie,
100 dostarczał klient. Jak widzieliście na początku, za pierwszym razem dostarczył całkiem jeszcze inny EGR. Potem dostarczył ten EGR. Jak ja zgłosiłem klientowi, klient powiedział, że już ma dość serdecznie, jeżeli chodzi o te EGR-y. I on bardzo prosi, żeby nieważne jak, ale po prostu go złożyć, podpiąć. On już chce zabierać auto, bo on się spieszy. On potrzebuje samochód i nie ma czasu na zabawy. No tak się właśnie kończą rzeczy, jak kurde ktoś sobie zamawia części. To oczywiście klientowi pakujemy, on jest niesprawny, ja go podpinałem, jest uszkodzony elektrycznie. Co do tamtego, czyli tej firmy, macie rację. Też spotkałem się, że po miesiącu EGR nadawał się tylko i wyłącznie do wymiany. Dlatego, że no niestety one nie chcą chodzić. Najlepiej jest wziąć oryginał lub coś bardzo, bardzo zbliżonego do oryginału. No cóż, co klient sobie zażyczył, to klient dostał. Ja z takimi klientami nie dyskutuję, bo to nie ma sensu. Klient nasz pan. Została zakończona naprawa. Ja się z wami żegnam. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam i do następnej naprawy. Trzymajcie się.